z Grudziądza jest dwóch chłopaków, czyli ja, Maciej Wętowski i Piotr Kania, a z Olsztyna Dawid Roskowski i Dawid Sadlak. Skupiam się nad wszystkim, wszystko jest najważniejsze, ale jest bardzo ciężko, bo co każdą część odcinka musimy robić nowe show, mieć nowe myśli, nowe ruchy używać i mieć nowe pomysły, w ogóle idee na cały pokaz. Także skupiamy się nad wszystkim i wszystko jest trudne. Każdy ma swój wkład, jest demokracja ogólnie. No i tak działamy, no nie? Każdy ma swój wkład, bo każdy ma inny styl, inne ruchy i ciężko by było, żeby jedna osoba kierowała, no bo wtedy byśmy się nie dogadali. Stało to z byle powodu tak naprawdę. Na pewno głównymi elementami, które spowodowały to, że w ogóle zaczęliśmy razem tańczyć, współpracować, jeśli też tak można to nazwać, było to, że się przede wszystkim rozumieliśmy, czuliśmy ten sam, jak to my mówimy, klimat, sposób bycia też na parkiecie, w życiu, jak i naszymi hobby poza tańcem. Na przykład i to, czym się zajmujemy poza samym tańcem. Wyładowujemy energię w fajny sposób, ale to nic złego, nie. Jest dobra energia. Zresztą my dużo energii wywalamy, jak trenujemy pokaz, także jakby nie ma czasu i no, nie można się spinać, bo nie ma na to nawet sił. Lepiej zrobić ruchy, trenować show, niż się denerwować, no nie. Także to się wzajemnie wymienia, no nie? W pewnym sensie żarty się kończą, aczkolwiek to dalej jest dla nas wielka zabawa. Zabawą jest dla nas sam trening, przygotowywanie do półfinału. Czujemy pewną presję na plecach, którą wybierają nasi znajomi, bliscy, rodzina oraz ludzie, którzy liczą na nas w tym programie, może nasi fani, jeśli mogę tak to nazwać, bo sam tak naprawdę do końca nie wiem, ile osób jest za nami aktualnie. Chcemy na pewno pokazać coś dużo lepszego niż w części castingowej, dlatego też my czujemy się zmobilizowani, bardziej zdyscyplinowani względem treningów, względem przygotowań. I być może, jeśli rozmawiamy właśnie o etapie przygotowań, to faktycznie może to już nie jest taka zabawa, aczkolwiek nadal ten humor na sali treningowej panuje i nie ma jakichś tam mega zachowań typu jak w wojsku na przykład, że wstajemy o 8 rano i jemy śniadanie i jedziemy na salę, tylko wszystko jest na pełnym luzie, bo tylko wtedy jakby możemy pracować na sali. W momencie, gdy jesteśmy totalnie wyluzowani, zrelaksowani, wypoczęci, to ta praca jest wtedy tak naprawdę efektywna. To jest jakby, można by powiedzieć, uwieńczenie pracy, którą się wkładało, nadal się wkłada, a przede wszystkim ostateczny egzamin, który się zdaje lub nie zdaje na scenie, już gdy tańczysz przed jurorami i wtedy wiesz, że nic nie może pójść nie tak. Wszystko musi wtedy już grać, współgrać. My musimy wszystko idealnie połączyć ze sobą tak, aby nie było wątpliwości przy ocenie nas przez jurorów. Do tego właśnie dążymy. Co do samego uczucia, to tak jak mówiłem, jest to uczucie wyjątkowe. Na pewno pojawiają się jakieś ciarki, dreszczyk emocji, ale w pewnym momencie to wszystko zaczyna opadać i zaczynamy czuć, że spektakl trwa i wtedy jakby zapominamy o tym tak naprawdę, kto nas ogląda, gdzie jesteśmy, tylko zajmujemy się swoją pracą. No, to jest i teraz do domu. No.